Krzysztof, wtedy pan Krzysztof, zaproponował mi współpracę jako dekoratorowi wnętrz przy filmie pod tytułem Ba. Bez końca. To był taki film z Grażyną Szapołowską i Radziwiłłowiczem, który był i umarł. I ona jakby potem, ja to dobrze pamiętam. Tak. No w każdym bądź razie, no ja z radością przyjęłam film, propozycję, po czym po dwóch dniach zadzwoniłam do produkcji, a może wręcz do Krzysztofa i powiedziałam, że bardzo przepraszam, ale ja jednak rezygnuję. No więc pytanie dlaczego? No bo właśnie skończyłam pracę przy filmie Baryton z Januszem Zaorskim, to było ciężkie kino. I ja teraz nie lubię kina, bo się zmęczyłam i jakby psychicznie mnie to bardzo jakoś tam dużo kosztowało. W zasadzie rozważam nawet zmianę zawodu. W związku z tym, no nie byłoby to rozsądne, gdybym się podjęła teraz robić film, kiedy tak bardzo tej pracy nie lubię, prawda? To nie będzie dobrze dla filmu. Takie wygłosiłam exposé. Dobrze. No i już, było wysłuchane. Minął, nie wiem, dzień czy dwa, znowu jest do mnie telefon, już nie pamiętam, czy dzwoni kierownik produkcji, czy Krzysztof osobiście. Poprosili, żebym przyszła do biura na Chełmską. No i dobrze, że mają pewną propozycję. No okazało się, że propozycja jest taka, że czy bym się zgodziła zrobić pół filmu. Bo policzyli jakby metrażowo, że mniej więcej połowa to są wnętrza budowane na hali, a druga połowa metrażowo to są jakby obiekty zewnętrzne. No i że czy ja bym połowy nie zrobiła? I że mogę sobie wybrać co wolę, czy obiekty zewnętrzne, czy hale. No i mówię, no nie, no połowy to tak. Także ja byłam taką dziewczynką, no tak, dość, no rozkapryszoną można powiedzieć wtedy. No i wybrałam sobie, że obiekty zewnętrzne, te wszystkie, nie hale. Hale zrobiła Teresa Gruber. No i tak się zaczęła współpraca z Krzysztofem, można powiedzieć, że tak to się zaczęło. To pierwszy film razem. Krzysztof bardzo dokładnie, konkretnie wiedział, czego potrzebuje i czego oczekuje. I on w bardzo jasny sposób to wyrażał, to znaczy a poza tym, ponieważ był człowiekiem takim bardzo konkretnym i mówił krótko i zwięźle i celnie, w związku z tym to były bardzo krótkie komunikaty i komentarze. Jeżeli można, to posłużę się przykładem, bo to jest istotne. Jak rozmawialiśmy o kolejnych jakby odcinkach dekalogu właśnie tu przy tym stole, to ja pamiętam, zadałam takie pytanie, mówię, Krzysiu, ale powiedz, czy masz jakieś konkretne oczekiwania odnośnie tego, jak te wnętrza mają wyglądać, jak to ma funkcjonować w przypadku tego filmu? A Krzysztof mówi tak, chcę, ważne jest dla mnie, żeby to wyglądało, to było takie, jak tutaj teraz jest w Polsce, ale żeby można to było pokazać za granicą. To była jedyna uwaga, jaką dostałam. No, potem sądząc po tym, jak się pracowało, no to wygląda na to, że zrozumiałam prawidłowo. Krzysztof no, bywał tutaj w tym mieszkaniu parokrotnie, w jakichś spotkaniach takich zawodowych naszych przed dekalogiem właśnie. Nie wiem, widocznie nie wiem, spodobało mu się, że to dobre by było wnętrze, ma dobry klimat na ciotkę. I już. Na ciotkę z pierwszego odcinka, czyli panią Maję Komorowską, że to będzie bardzo dobrze odpowiadało do tej postaci. No, nie było żadnego powodu, żeby się nie zgodzić. I to tak to wyszło. Cały dekalog to było jedno osiedle, prawda? Każdy odcinek musi być w tym samym osiedlu. I jakby ci wszyscy bohaterowie występujący jakoś tam znają się, prawda, mieszkają w tym samym miejscu, więc są między nimi jakieś tam relacje, kontakty, jest anioł, prawda, który to wszystko jakoś tam trzyma i ochrania. No i
było wybrane do osiedla na Stawkach. Natomiast to jest taki typ architektury, to się bodajże nazywało Rama H. Ten model budynku, bloków. Ale to było osiedle, które w tym kształcie powstało pierwsze w Warszawie. I tam były dość małe mieszkania. Tak naprawdę te lokale były małe. W związku z tym myśmy tam zrobili, o ile pamiętam, może w dwóch mieszkaniach tamże jakieś zdjęcia. Natomiast duża część tych jakby bohaterów, którzy mieszkali w tym osiedlu, miała znalezione mieszkania w tejże ramie H, tylko w innych dzielnicach Warszawy, bo na przykład rama H również występowała na Służewie oraz na Żoliborzu, ale takim już chyba na granicy z Bielanami jakoś tak. Wtedy to właśnie było no, bardzo nowe, znaczy od niedawna i tam już były troszkę większe metraże. Także w niektórych było tak, że tam już mieszkali ludzie i było urządzone tak, no, tam się troszkę tylko zmieniało coś. Były też takie, gdzie na przykład było to czyjeś mieszkanie, ale tam nikt nie mieszkał i tak było urządzone, no nieurządzone, właściwie prawie od zera się to robiło. Także to bardzo różnie. Bardzo różnie. Ważne było, żeby po prostu no, jakby powtórzyć charakter tej architektury. Na przykład jeśli chodzi o krótki film o miłości, czyli Dekalog 6. Tak, piąte nie zabijasz, to nie cudzołóż. Dobrze? To było bardzo, ponieważ no, to było z podglądaniem, prawda? To jest odcinek z podglądaniem. I o ile pamiętam, ja nie pamiętam zupełnie, gdzie myśmy robili mieszkanie podglądającego. Być może, że ono było rzeczywiście na Stawkach, ale nie pamiętam. Natomiast bardzo dobrze pamiętam, gdzie było robione mieszkanie podglądanej artystki Magdy. Otóż, tkaczki. Otóż to było tak zrobione, że został wynajęty na mieszkanie, wiecie, dom w Michałowicach pod Warszawą, gdzie wszystko było na parterze, że się dzieje, identyczne okna jak w ramie H, znaczy format, stolarka, kolor. Natomiast reżyser z operatorem, ponieważ mieszkanie podglądacza było piętro wyżej niż podglądanej, i siedzieli, a były to noce, często zimno dość, siedzieli na pace ciężarówki z kamerą. I tam, stamtąd Krzysztof reżyserował te wszystkie podglądania przez okno. Więc to bardzo, bardzo różnie, tam było mnóstwo różnych przygód z tymi mieszkaniami. To było takie najbardziej spektakularne moim zdaniem. Właśnie ten wynajęty dom i parter. No to jest kwestia pewnych filmowych oszustw. Chodziło o to, żeby się kierunki zgadzały, a potem okna oszukać. No to wiadomo, to się prosto robi z zewnątrz. Daje się te same zasłony i coś tam się charakterystycznego wiesza w oknie, żeby wydawało się, że to jest to. I to tyle. Wyzwaniem dla mnie przynajmniej było to, że krótki film o zabijaniu. Ale zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że przy tym filmie scenografem była Halina Dobrowolska, nieżyjący już polski scenograf, fantastyczny i moja przyjaciółka. I Halina zachorowała. I było to tak, że ona leżała w szpitalu, miała jakąś operację. Już nie pamiętam dokładnie, co to było, ale w każdym razie no jakby przygotowanie, znalezienie obiektów, czyli taka też jakby scenograficzna praca, No, musiała być zrobiona na czas i robiłyśmy to z drugą koleżanką moją, która była tam drugim scenografem, taką panią architekt Grażyną Tkaczyk, a no, gdzie po prostu no, musiałyśmy znaleźć te wszystkie obiekty, no więc to troszkę było wyzwanie, no ale z drugiej strony, ponieważ ja to bardzo lubię, to jakoś tam no, udało się dobrze to zrobić. Halina wróciła ze szpitala zadowolona, że jest przygotowane, no Krzysztof też, że te obiekty są w porządku.
No i to właściwie to, chyba to było jakoś tam najtrudniejsze, no bo to było wyzwanie. No musiałam zrobić coś więcej niż normalnie. Natomiast przy samym już potem, przy kolejnych odcinkach, nie pamiętam, żeby tam było coś bardzo trudnego. Znaczy nie, no, są filmy, które robiłam, gdzie rzeczywiście bywało, że naprawdę no, troszkę mógł być kłopot. Tutaj nie. To jest obrazek, który Krzysztof prosił, żebym zrobiła, a ponieważ była tam taka scena, jest w filmie scena, gdzie polska Weronika, tego już nie pamiętam, czy wraca z Krakowa do taty, do domu w góry, czy odwrotnie, jedzie z domu w górach do Krakowa i przez okno pociągu widzi pewien krajobraz. I to zostało jakby sfotografowane, to Sławek sfotografował właśnie to, co ona widzi. No a Krzysztofowi zależało, żeby ten sam widok, który zobaczyła Weronika, był obrazkiem namalowanym przez jej tatę, który był niedzielnym malarzem i który wisi nad jej łóżkiem. To jest taki obrazek. Taki no, w stylu troszkę Nikifor, tak żeśmy się umówili, że to będzie tego rodzaju malarstwo. No i tak właśnie powstał obrazek, który potem zagrał.